Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture. Is Comic Pochwycenie jest blisko. Powiem Wam po prostu, Bóg jest cudowny, spełnia swoje sny i wizje, które po prostu człowiek ma. I jak ostatnio mówiłam Wam o tym, że miałam tą wizję na temat tego, że ta rakieta leciała, to wcześniej przy tej wizji ona się, pod... uważam, że w połowie się spełniła. Bóg zawsze przypomina ci sny i wizje, które były wcześniej, gdzie ja wizji praktycznie zero w ogóle mam. Miałam tylko dwa razy w życiu, że tak powiem, więc tym bardziej wiem, że to była od Pana Boga. Więc Wam opowiem teraz i Powiem Wam, jak to się wydarzyło, spełniło się. Była to wizja, kiedy wstałam rano, idąc do Łazienki. Po prostu normalna, poranna rutyna do łazienki idziesz, domu wiadomo po co, i wiadomo, że człowiek jest zaspany w ogóle. Piąta godzina dla mnie to jest naprawdę mega koszmar, żeby wstać o takiej godzinie, więc nie wstaję o takie godzinie w ogóle praktycznie wcale. I wstałam o tej piątej poszłam do tej łazienki i naraz to po prostu w ogóle taka wizja, że normalnie stałam e, przed moim domem, ale z drugiej strony tamty takie duże okno mam, e, czyli od strony lasów, tam od strony tam prosto nie ma budynków, nie ma niczego. I po prostu stałam i wiedziałam, że Bóg mnie wykorzystywał, ale prosiłam tylko o to, żeby wykorzystał mnie tylko wtedy, abym o tym nie wiedziała, bym po prostu wiecie, bo czasami jest tak, że jak ktoś jest wykorzystywany przez Pana Boga. Musi liczyć się z tym, że komuś coś się może nie spodobać. I ja czasami taką jestem osobą, że jak Bóg po prostu chce, żebym nie używał, dużo rzeczy w swoim życiu przeżyłam. Wiele słyszałam, że to nie od Pana Boga, nie, 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 nie. Ale to tylko dlatego myślę, bo ludzie po prostu nie są obudzeni duchowo. Ja wierzę, że jestem obudzona duchowo. Bóg mnie dlatego używa i mówi do mnie w jakiś tam swój po prostu sposób, bo każdy sposób po prostu Bóg ma in, na każdego inny sposób i, yy, i po prostu. Kiedyś, jak byłam w kościele i modliłam się, wtedy pamiętam i mówiłam, e, chciałam wtedy mówić już na językach, a wtedy po prostu powstrzymałam się, bo zasada jest taka, że nie wolno mówić na językach, gdy jest się w zgromadzeniu, gdzie ludzie mogą przychodzić nowi, jeżeli nie ma tłumaczenia. I w tym momencie wiem, że po prostu ja sobie stoję, stoję, stoję i naraz po prostu, że Bóg zrobił tak, że mówiłam językami, ale powstrzymałam się. Bo te nakazy, zakazy ludzkie powstrzymują Cię czasami od tego. Po prostu z punktu widzenia ludzkiego i Twojego rozumu zamykasz się i nie robisz dalej nic indziej. I nie działasz w tym kierunku wtedy, ponieważ ludzie tak gadają, więc no dobra, może mają rację. Z Biblii oczywiście z punktu widzenia tak, ale gdy nie ma nowych osób i są stali bywalcy, to wiedzą doskonale, że przecież to jest dar od Ducha Świętego, tak? Więc mamy o tym mówić, mamy się modlić. I to było tym bardziej spotkanie takie wieczorne, więc to nie było nabożeństwo. Więc, tym bardziej to można było to robić, ale że tak powiem, ja wtedy po prostu byłam taka, no. E, no, po prostu, no, zatrzymałam się po prostu, a wiem, że to wychodziło ze mnie, żeby to właśnie Bóg chciał to użyć, właśnie po to, by może w tym momencie miał ktoś dar tłumaczenia języków. I ja powstrzymałam to i to troszeczkę sobie zarzucałam potem, że dlaczego to zrobiłam, to było takie bezwiedne, że tak powiem, że widzicie, Bóg chce użyć naszego ciała i naszego życia, ale my zatrzymujemy się i nie pozwalamy na to, by on został użyty. No i w tym śnie było tak, że nie chciałam drugi raz tego samego, żeby przeżyć takiego, bo to jednak mimo wszystko jest stres. Kiedy jesteś młodszą osobą w takiej społeczności, to po prostu czujesz się taka... Mm, przez różne sytuacje jesteś czasami niedowartościowana, chociaż jestem dowartościowana, ale mimo wszystko, już zamykasz się na pewne osoby, pewne sytuacje, ludzi, bo po prostu po co? Skoro i tak nie słuchają, więc po co mam coś cokolwiek mówić? No i miałam. Dlaczego w ogóle to mówię? Bo miałam właśnie w tej swojej wizji takie coś, że właśnie mówiłam, jakby kłóciłam się z Bogiem Boże, że możesz mnie użyć. Rób wszystko, co chcesz, ale żebym tylko ja nie musiała tego czuć fizycznie, żeby po prostu bać się jakiegokolwiek stresu, strachu i cokolwiek. I wiem, że to po prostu było mówione na temat tych właśnie tych języków, że jak Bóg chce mi użyć jeszcze raz, kolejny raz w tym, bo wtedy zatrzymałam to, to niech mnie używa, ale żebym po prostu, jakby nawet miała cokolwiek mówić, to po prostu, żeby to Bóg użył mnie, żebym nie musiała pilnować tego, żebym nie, jakby nie pamiętała tego, po prostu, żeby wiecie, Bóg po prostu sam nie używał. I powiem Wam to się wydarzyło. Dwa spotkania doszło do mnie, to miałam taki ten sen właśnie, znaczy taką wizję i puk mi to przypomniał, że to się wydarzyło, ale co dalej w tej wizji było, e, to była rakieta, gdzie ja widziałam po prostu jak ona tylko leciała i powiedziałam wtedy, pokutujcie. Pokutujcie, pokutujmy, ale wydaje mi się, że pokutujcie. Więc wiem, że Bóg nawołuje, by pokutować swoich grzechów, naprawdę pokutować, bo to jest ten moment. I nie było tam, że ta rakieta wybuchła, że, czy, czy widziałam, że było pochwycenie zaraz, nic tego nie było w ogóle. Ale wierzę w to i słyszałam ostatnio, że dużo osób takich w ogóle snów miało. Ja tego nie miałam takiego snu, ale dużo osób też takich, takich jakby snów miało, że kiedy rakiety będą leciały. My to zobaczymy, jak one lecą, ale od razu idziemy do góry. I ja się na przykład w ogóle tego nie boję. Co ma być, to będzie, Bóg o tym doskonale wie. Ale mam taki pokój w sercu, że od Bogu to wszystko zostawiam. I wiem, że w tym śnie, właśnie w tej wizji, modliłam się do Boga, żeby on sam nie używał. I teraz była taka sytuacja, że ja przyjechałam do kościoła i mówię: A, ja pójdę sobie do mojego kolegi, który właśnie ma, nie rozumie, bo po angielsku tylko rozumie. Jest tam z RPA. I będę mu tłumaczyła. Słuchajcie, jak kali chcieć, kali mieć, mówiłam naprawdę, ale mimo wszystko tłumaczyłam mu to, co umiałam, jak umiałam, on wszystko zrozumiał, więc nie jest aż tak bardzo ze mną źle, że jakoś tak bardzo nie potrafię mówić po tym angielsku. Z pewnością mi się, słuchajcie, dogadała na bank. Ale wiadomo, ta ortografia u mnie, że tak powiem, i w polskim, znam ortografię bardzo dobrze, żeby tu zaraz nie było jakichś hejterów. Znam dobrze, że tak powiem, polski i w ogóle i wszystko, ale czasami nieskładnie po prostu coś powiem, no, no bo taki, taki mam charakter, tak po prostu mówię. Bardziej jestem umysł w ścisłym. Matematyka to jest dla mnie podstawa i dlatego daję korki z matematyki, nawet też online. Gdyby tam ktoś od was oczywiście chciał, dla waszych dzieci czy coś, to póki tu jeszcze będziemy, ale powiem wam, no, że Pan Bóg naprawdę wykorzystuje mnie i wiem, że jak było tam właśnie na temat języków i właśnie tego, żebym, Bóg, żebym mówiła to, co Bóg chce, bym mówiła. To to właśnie teraz zrobiłam. I uważam, że to jest ta wizja, którą Bóg w połowie spełnił. Więc teraz, co było po tej, dalej po tej wizji połowie, widziałam tą rakietę, która leciała. Tak? I ona leciała prosto, normalnie we mnie. Więc albo ta rakieta będzie leciała fizycznie, a wydaje mi się, że to będzie fizyczna rakieta, bo to, co się dzieje teraz, to widzicie, co się dzieje w USA, w Rosji, w Ukrainie, to naprawdę jest koszmar. Eee, to po prostu też wiesz, tak samo, że to się też wydarzy fizycznie, niestety, ale nas tutaj nie będzie. Ja tylko wiem, że miałam wam, po prostu Wam powiedzieć, żebyśmy pokutowali wszyscy i ja, tak samo z różnych swoich rzek. pokuta oznacza, że pokutujemy i do tego nie wracamy. Eee, więc mamy pokutować, by do Boga przychodzić i powiem Wam naprawdę, że eee, to się spełniło. I ja wiem, że to dotyczy właśnie tego, co teraz tam się wydarzyło. Dalej tam już byłam, drugi raz tłumaczyłam, będę z pewnością i kolejny, jak Bóg pozwoli, yy, jak tam oczywiście będzie taka możliwość. Ja po prostu chcę być użyteczna. Yy, Bóg powiedział, żeby używać wszystkich swoich talentów. To nie jest mój talent kompletnie angielski, ale to, co mogę, to mogę pomóc po prostu, żeby komuś, yy, bo to czasami jest tak. Ludzie, którzy mają jakiekolwiek talenty, nie chcą je używać w, yy, dla Boga, centralnie, po yy, bo prostu, bo wolą tylko myśleć o swoich yy, sprawach. Ludzie, tak samo, którzy grają, wolą śpiewać dla świata niż dla Boga. Ludzie, którzy, nie wiem, zajmują się y, opiekowaniem dzieci, nie zajmą się innym dzieckiem za darmo, tylko na to będą jakby dostawać kasę, żeby tylko wiadomo, wiecie, płacić za to. Ktoś musi im za to zapłacić. Ktoś, to może też zna języki, nie będzie tłumaczył, bo po prostu nie chce mu się. A ja miałam dwa razy z, 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 właśnie tą wizytę, raz taką pierwszą, taką pod właśnie coś z tymi językami, ale tak samo tylko, żeby był, nie chodziło zwłaszcza o języki, ale wierzę, że to też do, jakby przykład, Bóg dał mi taki przykład pierwszy raz, e, że po prostu, e, no naprawdę, żeby po prostu wykorzystywać nasze ciała też do różnych rzeczy, nie do pornografii, nie do masturbacji, nie do tego, by być użytecznym, e, pójść sobie do domu publicznego, by tam być wykorzystanym. Bo to jest totalna bzdura, ale chodzi na cele Boże, czyli coś pozytywnego, dobrego, niezłego. Ale oczywiście, pytając się Pana Boga, czy to jest dla Ciebie. Ja wiem, że w tym momencie mam tam być i to robić. To mnie bardzo, bardzo dotyka i jak coś robić dla Pana Boga, to będziesz bardzo podniesiony zawsze. Nie będzie dla Ciebie to taką, to nie będzie dla Ciebie po prostu przeszkodą, to nie będzie dla Ciebie taki problem, takim obciążeniem, to będzie dla Ciebie przyjemnością, że masz to po prostu to robić. Um. Więc tak by to wyglądało, słuchajcie. Nie wiem, co będzie dalej. Módmy się, pytamy Pana Boga o to. Pan Bóg naprawdę ma swoje tutaj plany dla nas i wie, co się wydarzy za chwilę, ale wierzę. Ja każdego dnia, uwierzcie mi, od dłuższego czasu już, każdego dnia oczekuję tylko, oczekuję po prostu pochwycenia. I bo przypomina mi kolejny sen, gdzie był otwarty portal, a tych portali zauważyłam ostatnio. Były takie zdjęcia, że były portale, słuchajcie, otwarte, takie czerwone kręgi. I to nie był jakiś fake, to normalnie było robione. Nie wiem skąd to w ogóle było. Ja to byłam zszokowana jak to widziałam. Nie wiem, czy udostępniłam to na swoim facebooku, czy tylko bardziej wysłałam koleżance, ale to po prostu jest masakra. I coś się zaczyna dziać mega, mega w świecie duchowym naprawdę, że po prostu diablisko chce wejść, przyjść, po prostu otwierać wszystko, by po prostu naprawdę w rzeczywistości duchowej dzieje się mega, mega więcej niż to nam się tylko wydaje. I wtedy pamiętam, miałam ten taki sen, że... Mówiłam Wam chyba o tym, ale nie pamiętam, gdzie, to napis, gdzie ten właśnie jest ten filmik. Także jak macie tę możliwość, też znaleźć i napisać mi w którym to bo w moim filmiku, bo tych filmików trochę jest i ktoś pamięta, to możecie dać mi znać, że mówiłam o filmiku, że był, nie mówiłam o portalu, bo tego jeszcze nie wiedziałam o co chodzi, ale teraz to zawsze widać dopiero później. Bóg mi zawsze pokazuje, od czego to dotyczy. Tak naprawdę bardziej jeszcze. I wiem, że tam wtedy stał Jezus, który był zły, po prostu był zły. Ludzie dalej po prostu. Był otwarty już ten portal, ale on mimo wszystko był zły i czekał, czekał, miał być pochwycenie, ale on czekał, ktoś jeszcze tu pamięta, że ile jeszcze razem musi mówić to samo, żeby ktoś się pamiętał. I potem naraz były, siedziałam, jakby w takie były miejsca, jak w kinie, bo nie było ściany jednej, i było dwa ostatnie miejsca. Wtedy ja wchodziłam właśnie razem z moim mężem, że to było wtedy, jakby pamiętacie, to jakby dwa ostatnie miejsca wtedy były, żeby wtedy właśnie już lecieć. Nie w świat, tylko właśnie w Boże działanie. Nie wiem czy wtedy, czy ja poleciałam wtedy w świat, czy nie, ale myślę, że świat nie idę, więc to nie dotyczyło mnie, ale to były ostatnie miejsca, które mogliśmy, słuchajcie, zająć. Jeszcze ostatnie miejsca, które mogliśmy zająć. Więc um, to są uważam ostatnie miejsca, bo mi to teraz przypominam teraz o tym, słuchajcie, mam to teraz w głowie. Muszę dlatego znaleźć, znaleźć właśnie ten sen, który właśnie wam mówiłam o tym, o tych ostatnich miejscach. E, I wiem, że go z pewnością znajdę by właśnie wtedy zobaczyć, o co tam dokładnie jeszcze mówiłam, bo chyba sobie nawet tego snu nie zapisałam. Także e, słuchajcie, działajmy, pokutujmy i, i módlmy się do Pana Boga, e, bo naprawdę Pan Bóg po prostu działa. Działa, działa, działa. Więc to by było, słuchajcie, na tyle, na wszystko. Miał, miało to być krótkie, jak zwykle, ale zawsze po prostu przedłużę bez sensu, no i czasami trochę i tak, ale to ważne rzeczy jest dużo. E, także do usłyszenia, widzimy się w kolejnym filmiku. Z Bogiem!